witam was serdecznie. Nie wytrzymaliśmy. Ja, Marcin, pierwszy raz. Pogoda za oknem. Ciężka zima. Minus 3. Ale las nas pewnie przywita. Oby fantami posypało i będzie dobrze. Także zapraszam was do oglądania całych odcinków, Proszę, ja was pierwszy fant. Kubek od termosa, termosu. Tu jelonek, ale chińszczyzna, widać. Byli tu, co spożywali. Cosik. Oj. No i tam jakaś kuseczka wcześniej wypadła, ale od Mosina nic ciekawego. O, który rok? Odwróć. Już ci mówię. 23 standardowo prawie, że. Ale pierwsza monetka. No ładnie. No, jest dobrze. Jedziemy dalej. Marcin przed chwilą mnie dzwoni, a ja tutaj jeden grosz polski. Zobaczcie. Jest. Także mamy po monetce po 10 minutach. O. Coś od czegoś. Nie wiem, czy tu w środku coś było tam. To się tak wydaje, że... No, mogło coś być. No dobra, lecimy. Był falstart, myśleliśmy, że to monetka. A to niestety. Jeszcze tak wrócę jeszcze do tego miasta, tam gdzie tak sporo tych fantów mi wychodzi. To tam, ja się później dowiedziałem od miejscowych, że tam ta lokacja... Mam gadać, czy... No gadaj! Ta lokacja nowego miasta, gdzie pojedziemy latem albo wiosną, a tam była pierwsza lokacja, bo po pożarze w XVIII wieku się przenieśli w inną miejsce. No i good. Tym razem czarny polmos wpadł. Niestety. No ale takie fanty też kopiemy. Też kopiemy. O. Nie tylko złota, srebra, ale i takie fanty. Trzeba się nakopać. Nakopać sporo, żeby coś wygarnąć z tej ziemi. Tak jak wczoraj Lony na live'ie mówił. Pozdrowienia dla was wszystkich. Jeszcze raz. Dla Lorbasa. Wszystkiego dobrego. Zdrowia szybko. Wracaj do zdrowia do nas. Bo musimy pokopać razem. I tyle. No i Mosinek teraz padł. Teraz Mosin. No. Także. Na razie posłucha. Oprócz jednej monetki to nic, nie? No ty masz monetkę, Biedronkę i te wieczko od czegoś, nie? I PRL-kę. Ja na razie tylko monetkę. I polmosów chyba z 5. No i chodzimy sobie troszeczkę. Pogoda jak widać. Fajny spacer w środku tygodnia. Człowiek rzadko ma w środku tygodnia wolne, więc wiecie. Pochodzone będzie, potuptane. I fajnie spędzony poranek. Zaraz jakąś kiełbasę z dzika. Tutaj Marcin ma ze sobą swojski wyrób. Także rozpalimy sobie ognisko. Zjemy, wypijemy herbatkę, kawkę i lecimy dalej. Także do zobaczenia. Głębiej. Coś tam ma, ale no, bo jest tak małe. Ale co? Czubeczek. Każdy czubek zbiera czubek, kurczę. No bo nikt mądry nie chodzi, no. Po lesie o tej porze roku.
Chodź na chwilę. Ani mi nie mów. Albo jakiś pierścień wiodący, ale kurwa... Albo łapka. Nie. Zobacz. Kurwa. Zobacz. Co złoto jest ty? O kurwa. Jak? O kurwa. Ja mówię, ty jakiś pierścień wiodący, ale mówię miedziany. Ty zaczekaj się. Jest, kurwa, jest. Zobaczcie. Ty, ale mówię, kurwa, jakiś pierścień wiodący. Widzisz, wiesz o co chodzi, te... Pokaż punce, kurwa. Nie wierzę. Ty, a gadaliśmy o złocie, ty. No, bogatemu to się i kurwa byk ocieli, jak była kocham. No złoto. Złoto chyba, no, tylko jakieś są. Żółte, nie? Nie, no normalne jest, ja ci je zaraz sprawdzę, jakie ma te. Zaczekaj. No i co? I można, można. Teraz ci, co nie przyjechali. Zaczekaj. Niech żałują, kurwa, niech żałują. Zaczekajcie, musimy to posprawdzać. Po tym strzale ten czubek to jest, no ale czubki są wynagradzane. Jak idą łazić w taką pogodę, to no to wynagrodziło. Wynagrodziło i to z nawiązką. Czubki to są czubki. NW i tyle. A teraz po tym goldzie taka sytuacja. Tylko nie ma kierowcy, bo tak to byśmy coś tam może oblali. A tu lipa. By się przydało czymś tłuszczyk spróbować. No, a kiełbaska z dzika, z dzikiem. Może nie tym wejherowskim, ale z dzikiem. No, także będzie pewnie zacna. Już kawałek zjadłem na surowo.